Dzień dobry Państwu. Patrząc na Wasze uśmiechy, przekonany jestem, że Wrocław jest wybitnie praworządnym miastem i komu jak komu, ale Wam to ta kasa z KPO i z Brukseli to się należy jak, no, jak mało komu. Więc gratuluję, dobra robota, uśmiechać się dalej, robić przyjazną atmosferę, to nikt już w Brukseli nie pomyśli, że my nie jesteśmy praworządni, że mamy jakieś problemy z prawem i kasa będzie leciała, tylko będziemy myśleli, na co ją wydać. Więc dobra robota, gratuluję. Natomiast z Unią mamy coraz większe problemy. 20 lat temu wchodziliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej. To była wspólnota państw dosyć szybko wtedy się jeszcze rozwijających, gdzie była wolność osobista, wolność słowa, wolność polityczna. Zupełnie inne podejście do gospodarki, dużo mniej gospodarki centralnie planowane i dobrze, że się tam przyłączyliśmy. Byliśmy po kilku dekadach sowieckiej niewoli, gdzie była bieda, gdzie nie było pieniędzy za bardzo, pracy dobrej nie było, nie można było podróżować, więc chcieliśmy wreszcie do tego Zachodu dołączyć. Dołączyliśmy i w tym momencie ten Zachód zaczął się psuć. Europa zaczęła iść w kierunku gospodarki centralnie planowanej. Rozpoczęto te najróżniejsze polityki klimatyczne, zwiększanie cen prądu, kolejne dyrektywy, regulacje i skończyło się to fatalnie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo w telewizji o tym w ogóle nie mówią, przynajmniej w wiadomościach, że Francja w tym momencie jest biedniejsza niż była jeszcze 15 lat temu. Ich PKB od tego czasu spadło. Włosi są 9% biedniejsi niż jeszcze 15 lat temu. Hiszpanie o 7%, a Grecy są biedniejsi o 38% niż 15 lat temu. My z roku na rok jesteśmy coraz bogatsi. Polska się rozwija, to nasze PKB rośnie, wynagrodzenia rosną, a tam spadają. Tam ludzie pracują, pracują i mają z tego coraz mniej. Dla Polaków jest to coś ciężkie do uwierzenia, że kraj może się nie rozwijać. A tamte kraje od 15 lat się nie rozwijają. Do tego doprowadziła polityka unijna, do tego doprowadziły rządy tamtych państw. I teraz oni jeszcze mają czelność mówić nam, jak my mamy w Polsce się rządzić. Po tym, do jakiej katastrofy gospodarczej doprowadzili u siebie. Sprawili, że ich państwa stoją w miejscu albo się cofają i mają czelność mówić nam, w jaki sposób zarządzać polską gospodarką, co mamy robić z naszą energetyką, jak powinien u nas wyglądać rynek pracy. Wypuszczają kolejne dyrektywy, których celem jest to, żebyśmy się tak samo wolno rozwijali jak oni, ale nie zamierzamy się temu podporządkować. Unia Europejska mówi, że może rzeczywiście ostatnio nie wyszło dobrze, ale teraz zrobimy taki zryw do przodu. Zrobimy zielony ład i będziemy światowym centrum zielonych technologii. Przez to, że wszyscy będziemy powoli wracać na drzewa, porzucimy samochody, przemysł, rolnictwo, przestawimy się na wiatraki i panele, nagle staniemy się taką potęgą gospodarczą. No i niestety znowu nie wyszło. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale z 14 takich segmentów tych zielonych technologii w 11 Chiny mają ponad 80% rynku światowego, Europa przekracza 10% rynku zielonych technologii tylko w 3 na te kilkanaście segmentów. Nawet samochodów elektrycznych Chiny produkują 3 razy więcej niż cała Europa. Z 10 największych firm światowych zajmujących się fotowoltaiką, 9 jest z Chin, 10 jest ze Stanów Zjednoczonych, Europy nie ma. Tutaj ten zielony przemysł wcale się nie rozwija, kupujemy masowo technologie z Chin. Niestety idzie to w bardzo złym kierunku. Europa sama się orze, zamienia się w skansen. I to jest coś ciężkiego do uwierzenia, jakie niskie aspiracje, jakie niskie horyzonty mają ci ludzie. No bo zobaczcie. Mamy problemy, o których jeszcze będę mówił, z nielegalną imigracją, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Mamy właśnie problemy takie, że Chiny ze Stanami nam gospodarczo zupełnie odjeżdżają. Mamy takie problemy, że mamy wojnę zaraz za naszą wschodnią granicą. I jak mamy rosnące koszty życia, koszty ceny energii chociażby. I jak te nasze problemy z życiem rozwiązuje Unia Europejska? Otóż wzięli się za ułatwianie nam życia i rozwiązali palący problem odpadających nakrętek od butelek. Udało się. Teraz już nakrętki w Polsce nie odpadają. Nie można powiedzieć, że unijni biurokraci są bandą nieudaczników, bo to im się udało. Nakrętki nie odpadają. Ale to nie koniec sukcesów tych ludzi. Mamy teraz takie same, będziemy mieli ładowarki do iPhone'ów i do Samsungów. Rozumiecie? Nie ma więcej problemu, że są różne ładowarki. Ci inżynierowie z Afryki, jak przyjadą ze swoimi iPhone'ami, będą je mogli ładować, gdzie będą chcieli. Unia Europejska rozwiązała kolejny palący problem ludzkości. Jak się
jeszcze może jeden rozwiążą, to może za ważniejsze rzeczy się wezmą. Niestety ten poziom, ten niski poziom aspiracji, ten bardzo nisko zawieszony sufit, te bardzo bliskie horyzonty są wspólne zarówno dla rządów europejskich, jak i do rządu niestety obecnego w Polsce. Parę dni temu wyszła informacja, że elektrownia jądrowa będzie opóźniona co najmniej o 21 lat. To znaczy początkowo rok miała być w roku 2019, do tej pory nawet łopaty nie wbili, już teraz ma być w roku 2040. Maleńka Słowacja w tym roku uruchomiła kolejną elektrownię jądrową. W tym roku swoją pierwszą elektrownię jądrową uruchamia nawet Bangladesz, a nasze państwo nie potrafi od 20 lat zbudować prostej jednej elektrowni jądrowej. Bangladesz jest tutaj przed nami. Rozumiecie? Nawet Bangladesz. W jakim miejscu my na świecie się teraz znajdujemy? PiS z Platformą rządzą Polską niepodzielnie od 20 lat. Wszyscy premierzy, wszyscy prezydenci są z PiS-u albo z Platformy. I ci ludzie do tego doprowadzili, że świat nam ucieka. Elektrowni jądrowej w przewidywalnej przyszłości nie będzie, CPK nie będzie. Co za to będzie? No mamy już, się cieszą, chwalą tą kładkę nad Wisłą w Warszawie, pokazującą poziom naszych aspiracji, poziom inwestycji i rozwoju w Polsce. Ale to nie wszystko. Wczoraj okazało się, że będą dopłaty 1 600 000 000 do używanych samochodów elektrycznych z Niemiec. To jest rozwiązanie kolejnego problemu, niestety niemieckiego. Niemcy nie wiedzieli, co z tym szrotem zrobić, bo nikt nie chciał kupować używanych samochodów elektrycznych. To się Polacy zgłosili. Tusk Niemcom problem rozwiązał. Mieli Niemcy problem, bo nie chcieli, żeby w Polsce był hub, czyli CPK. Chcieli, żeby było lotnisko w Berlinie, tak jak też chciał Trzaskowski. I to im rozwiążemy, CPK nie będzie. Za to to nie tak, że nie będzie niczego. Coś będzie. Dzisiaj Rada Nadzorcza Lotniska Modlin powiedziała, że rozbudują Modlin. Dobudują, to jest aż ciężko uwierzyć, ale to autentyk, hotel dwugwiazdkowy oraz stację paliw z, uwaga, Myjnią. Ja to bym chciał, żeby chociaż jeszcze budkę z kebabami tam dobudowali. Albo może Żabkę, paczkomat niech postawią. No, od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, że nie ma co iść w megalomanię, w gigantomanię, ale ten paczkomat na tym lotnisku przecież mógłby się komuś przydać. Zawsze byłby mały kroczek do przodu. Więc sprzeciwiamy się tym niskim aspiracjom, tym bliskim horyzontom. Polska jest narodem ludzi ambitnych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą realizować wielkie rzeczy i to po prostu należy robić. Niestety Unia tutaj nam zupełnie nie pomaga. Więc sprzeciwiamy się temu zielonemu ładowi, temu planu wyrzucenia z Europy przemysłu, wyrzucenia rolnictwa, zwiększenia kosztów życia, zabrania nam samochodów z silnikiem spalinowym i przymusowym remontowaniem domów oraz mieszkań. Ale do Europarlamentu idziemy jeszcze z czymś jeszcze. Sprzeciwiamy się też i będziemy się domagali, żeby to wywalić do kosza. Pakt migracyjny. Parę tygodni temu Unia Europejska zdecydowała, że nielegalni imigranci z Włoch i z innych państw południa Europy będą trafiać do Polski. I teraz zobaczcie, jaka tu jest dziwna logika, bo to nie jest koniec. Bo jak my powiemy, że ich tu nie chcemy, to mamy płacić karę 20 tysięcy euro rocznie za każdego nieprzyjętego, nielegalnego imigranta. I zobaczcie tą logikę. Jak my emitujemy CO2 wbrew unijnym regulacjom, to się nie podoba Europie, to my za to płacimy kary. A jak Włosi łamią prawo i wpuszczają nielegalnych imigrantów, to też my za to płacimy kary. Jaka w tym jest logika? Dlaczego zawsze my płacimy kary, niezależnie kto łamie w tej Europie prawo? To jest zwyczajne wymuszenie, to jest próba nałożenia na Polskę jakiegoś haraczu, ale przede wszystkim to jest oszustwo, bo nie my tak się z nimi umawialiśmy. To jak się na Allegro zamówi telefon, a przyjdzie ogórek, to wiemy, że mamy do czynienia z oszustem. A my tam co zamawialiśmy? KPO zamawialiśmy, dotacje miały być, kasa miała iść z Brukseli, a nie inżynierowie z Afryki. Nie taki był układ z Unią Europejską. Nie umawialiśmy się na transporty imigrantów z Afryki, tylko na transporty pieniędzy. Pieniędzy nie ma, są imigranci. Nie podoba nam się to, będziemy domagali się wycofania się paktu migracyjnego. I ja kompletnie nie rozumiem, jak ludzie tacy jak Róża Thun czy cała lewica mogą twierdzić, że pakt migracyjny dla Polski jest korzystny. Co tu jest korzystnego? To, że trafią do Polski nielegalni imigranci, czy to, że będziemy płacić kary za nich 20 tysięcy euro? Który element tego paktu jest korzystny dla Polski? Bo naprawdę nie wiem. I kolejna rzecz. My krytykujemy ten Zielony Ład, krytykujemy pakt migracyjny, krytykujemy te plany odebrania Polsce prawa weta. Tutaj Lewica się również tego domaga, Róża Thun z Trzeciej Drogi też się domaga tego, żeby Polska nie mogła blokować nic więcej w Unii Europejskiej. I to samo w tym momencie robi Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj był w Warszawie marsz przeciwko Zielonemu Ładowi i kto szedł w tym marszu? No Mateusz Morawiecki, który sam podpisywał Zielony Ład i PiS, który mówił, że Zielony Ład jest dobry dla Polski. Jarosław Kaczyński, przecież
przecież mówił, że jeżeli Polska nie będzie realizowała Zielonego Ładu, to się postawimy na marginesie. No na marginesie i tak byliśmy, a Zielony Ład realizujemy. Przecież Mateusz Morawiecki pierwszy się domagał zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. No on to proponował, zanim Unia Europejska to zaproponowała. PiS-owski komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiS-u, z którym PiS idzie do Brukseli i cieszył się, że Bruksela przyjmuje polską politykę rolną pod nazwą Zielony Ład. I teraz twierdzi, że on będzie z tym walczył. No sami ten problem zrobili, a teraz chcą go rozwiązywać. To nie powinno na tym polegać, że wybieramy polityków, którzy tworzą problemy, a kadencję później mówią, że będą rozwiązywać te problemy. To jest jakieś perpetuum debile. To nie powinno w ten sposób działać. Więc PiS nie ma tu absolutnie żadnej wiarygodności. To oni wsadzili nam na głowę Zielony Ład, to jest ich odpowiedzialność. No na przykład, kto promuje najbardziej Zielony Ład? Ursula von der Leyen, tak? A kto się cieszył, że jego głosami ona została szefową Komisji Europejskiej? No europosłowie PiSu się cieszyli, że to im się udało wywalczyć, że ona stała się szefem Komisji Europejskiej. No to z kim oni tam chcą walczyć? Sami ze sobą? Jakieś sadomaso? Co to w ogóle ma być? Nie głosujemy na PiS, to jest banda oszustów i hipokrytów, ludzi wyjątkowo bezczelnych. Nie dajcie się państwo jeszcze raz nabrać.